Siemaneczko, ja jestem Agent X, no i słuchajcie, dzisiaj robimy coś naprawdę mega pożytecznego, ponieważ no niestety, ale musimy ogarnąć sobie nową zbrojkę, no bo ta zbrojka, którą mam, no ona jest kozacka, przyznajmy, jest kozacka, ale nie jest w 100% moja, tylko części wziąłem moje, dodałem jakiś mending, cokolwiek, żeby w ogóle jakoś dało się tutaj żyć i ziomki, no nie powiem, zbrojka nie jest słaba, jest mega dobra, ale... Ja chcę mieć jeszcze lepszą i do tego mieć ją na 100% swoją własność, więc tak, ziomki, dziś ogarniamy sobie nową zbrojkę, która będzie po prostu, uwierzcie mi, niezniszczalna, która już nie dopuści do tego, że zginę, bo zginąłem jeden, jeden raz i to podkreślę, jeden raz zginąłem, kiedy wszyscy zginęli po kilka razy, czyli i tak tutaj jestem na razie top 1 normalnie, jeśli chodzi o śmierci, czyli ani po prostu prawie razu nie zginąłem, tylko ten jeden raz, ale no to przez to, że mi zbrojka już totalnie Padała, więc stereo. Yy, no, jakoś to wyszło, ale Ziomki, nie ma co się tym przejmować i tak teraz po prostu nie ma nigdy szans z Ameryką, która będzie miała swoje najlepsze zbrojki. Bo z tego co wiem, Elviso teraz właśnie też ogarnia jakoś tam swoją zbrojkę. Yy, no i myślę, że ona też będzie dosyć dobra, bo w sumie. No jak miałaby nie być dobra, no powiedzcie mi, jak ona miałaby nie być dobra? Skoro no, on się tam ewidentnie jakoś stara, już długo nie wychodzi, a pamiętam, że jakiś czas dopiero temu tam schodził do tajnej bazy, więc I da stówę coś ogarnia. Ja chwilę temu, chwilę temu wróciłem z nederu, odłożyłem jakieś śmieciowe rzeczy i... E, wróciłem, bo z kilka godzin kopałem 51 level. To jest mój rekord chyba. Albo miałem tam maksymalnie kilka więcej, więc serio, jest to mega wysoki level. I. No wierzcie, to, to nie jest hopsium, żeby to zrobić. I to naprawdę sporo czasu mi zajęło. Ale co jest najważniejsze, to to, że ziomki właśnie dzięki temu będę mógł ogarnąć najlepszą normalnie zbrojkę na świecie. I mówię wam, jak ja już ją dopicuję nie będzie, ale to nie będzie nikt tutaj miał ze mną szans. Czy to będę mieć potki, czy nie. Czy będę mia nie miał hełmiku, czy będę miał hełmik. On po prostu może mnie bić ile wlezie. Ja i tak tutaj nie padnę, więc ziomek. Naprawdę myślę, że warto właśnie tutaj kanał zasubować, bo po pierwsze na 100 tysięcy subów zakładam swój drugi kanał, więc myślę, że serio, mega warto byłoby jednak ten kanał tutaj mój subować ziomki. Bo jak zasubujecie, no to nie żałujecie, nawet się rymuje, więc każdy, kto subskrybuje, no to ten jest super ziomek, więc Gościu, koniecznie strzelaj subika. A w tym momencie my polecimy sobie właśnie yy, po książki, bo książki się nam przydadzą do handlu z wieśniakami, i w sumie... Yy, Wiem, że na pewno gdzieś tutaj jakieś. O, tu są jeszcze jakieś książeczki. Flame. Ej, możemy sobie to dodać nawet na łuk. Choć pewnie łuk już ma tak duży enchant do naprawy, że. To w ogóle się nam nie będzie opylać, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale co chciałem znaleźć, to emeraldy. Bo tak, emeraldzików nam się trochę przyda. W ogóle możemy wziąć sobie tutaj tego goldzika i go, no, jakoś może sobie ciachnąć tutaj, nie do przepalenia. Ty on bo tutaj, serio, ta piecykarnia została trochę zniszczona, ale y, nie jakoś spektakularnie, więc serio. Można by go gdzieś tutaj przepalić, tylko y, jakoś to trzeba oznaczyć, bo jednak to się zapomni. Więc tutaj dajmy tego kobla, go się rozwali i się ogarnie, o co chodzi na pewno. Więc luźno, no wow, w ogóle Elviso, Siemano. O, on też tutaj przyszedł, dobra, chociaż wiemy gdzie jest mending teraz. Eee, dobra, luźno, luźno. Więc jak dla mnie, mega dobra sprawa. Tylko e, to co mówię, ja muszę teraz, właśnie, sobie poogarnąć tutaj: e, Po pierwsze, Emeraldixy, bo Emeraldixów może być dużo, właśnie, tutaj w mieście gdzieś poukrywanych. Bo serio, e, ja wiem, że po prostu tutaj e, z Elvisem zawsze jakoś przychodziliśmy, wykopaliśmy, nawet pohandlowaliśmy i często sobie odłożyliśmy do losowej skrzynki. Więc e, jest szansa, że gdziekolwiek. O, w ogóle, bym moją tarczę amerykańską stracił ziom. To byłoby coś w ogóle nie do pomyślenia. Okej, Tu są amerykańskie steki. Weźmy sobie ich już od razu. Zapas. Yy. Tu nic, tu nic. Autentycznie nie ma tu nic. Ej, ja się założę. O, Mogę się o kilka stów nawet, ziomek, założyć. że W tym mieście na pewno losowo rozłożonych emsów znajdziemy tyle, że nie wiem. O! I sprawdza się, co mówię. Sprawdza się. Na pewno w tych skrzyniach jest tego dużo. Mamy, ziomki, kilka staków, więc... Jeszcze chwilę, a zaraz, po prostu nie będziemy musieli w ogóle ogarniać sobie jakichś emeraldów, kupować i tak dalej. Sprawdzę wszystkie skrzynie. Oj, tu weźmiemy goldzika, od razu można go schandlować potem. E, tutaj nie ma nic specjalnego. Czy tutaj coś znajdziemy? Cykson, cykson. E, chyba nie za bardzo. Okej, okay, tu nie, tu nie. Ale tutaj to jest już dobre miejsce na coś takiego. Tu jakby nic nie było, bym się po prostu zdziwił, bo ostatnio właśnie tu... O kurde. Nie... I że my tego nie zgarnęliśmy na dół? Ej, ziomie, ziomie, jakby naprawdę, ja teraz jestem taki trochę. taki trochę wskuszony tym, bo. To nie powinno tak być, to leżało tutaj, tutaj na wierzchu i nawet o tym nie wiedzieliśmy, więc ktoś na luzie, ale to tak totalnie na luzie, mógł się tu wbić i to wziąć. Tak step po prostu. O, my poszedł i byśmy nawet nie wiedzieli, więc dobrze, że to jednak się ogarnąłem, bo żaden tu gang polski polish loser z teams na mnie wbije, więc serio. Eee, Weźmy, zobaczmy, co ten ziomek nam sprzedaje. Fire aspekt dwójka. Mam Fire aspekt dwójkę, więc mi się nie przyda. Knockback 1, unbreaking dwójka to nie. Czy ty może coś masz tutaj fajnego? Frost Walker 2, hm, ale widziałem te książki gdzieś, więc chyba tego nie będę robił. Okej? Okay. I tu ktoś nam niestety ziomka musiał zabić chyba jednego, więc no. No, niestety tak bywa. Eee... O nie, tu był Frost Walker, nie, ziomy, Elviso go. Wiso go sobie wziął, więc nie mam jak, teraz muszę sam go kupić e, Więc dobra, robimy to Nie ma problemu, chyba, że to było w innej ich skrzyni, ale Ewidentnie widziałem ten enchant, a on się mógłby nam przydać Naprawdę, myślę, że go tak ciachniemy, bo przed odcinkiem tak Nie, 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 kupiłem fortunę Kupiłem fortunę, ja nie chcę tego ziom, nie chcę tej fortuny jeden Nie przyda mi się po prostu Ja chcę, chcę coś innego, poczekaj jak ja mam to kupić? On mi daje tą fortunę od razu, 27, ja chcę 46. Może jak damy mu równo 46, to on sprzeda nam fortunkę z tego Frostwalkera, co nie? Ale ja nie chcę tego, Ziom, proszę. Proszę, ja chcę co innego. No, ja chcę co innego. Nie, no nie gadaj, że on będzie nam teraz to sprzedał. Dobra, wykupię od ciebie to wszystko, tylko proszę. No, jakby ja chcę co innego kupić. Chcę co innego kupić, Ziom, rozumiesz? Nie, dobra, przesadziłem z tymi fortunami. Teraz straciłem tyle emsów, że jestem wkurzony, bo chciałem kupić zupełnie inną rzecz, a mamy teraz tych fortun nie wiadomo ile. Nawet teraz to będzie ciężko połączyć ze sobą, więc no, nie cieszę się tym w każdym bądź razie. Dobra, Flame Masę weźmę akurat może. Tu coś jeszcze jest, co nam się nie przyda jakoś zbyt. No oczywiście. Dobra, nie no, gościu, jestem naprawdę zawieziony Twoją. Naprawdę? Wystarczyło tak zrobić? Nie, nie wierzę. Nie wierzę sam. Jestem teraz po prostu wkurzony, że ja tak totalnie nie pomyślałem, jak to kupić. I tak wkładałem i patrzę, no kurde, nie chcę mi sprzedać. Już myślę, że Minecraft jakoś nie działa, muszę wszystko u niego normalnie wykupić, żeby dopiero to działało, ale tak w najwidoczniej nie jest też. To nam się jakoś aktualnie chyba nie przyda. Więc pomyślmy dalej, co tu nam by jeszcze się mogło przydać? Hm. Hm. Może tu coś byśmy znaleźli, jakiś nederyt, cokolwiek, bo na pewno przydadzą nam się jakieś sztabki nederytu. E, wiem, że na. O! 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 Mend. Tu jest Frostwalker, tu jest Frostwalker. Ej, nie wiedziałem, ale mamy jeden Mending. Ej, koks, koks. Nie sądziłem, że tu będzie. Może jeszcze gdzieś tutaj się coś znajdzie. Ej, ziomek, ziomek, nie sądziłem, naprawdę. Byłem przekonany, że nic tutaj nie ma wartościowego takiego, a jednak niespodzianka. Więc jestem naprawdę usatysfakcjonowany, można powiedzieć, bo nie spodziewałem się czegoś takiego. Lecimy teraz też po złoto. Kilka emsów zawsze w przód będzie, jak je sprzedamy. Więc dobra, Cykson, elikson, złoto. I ty, ziomek, sprzedajesz nam teraz jeszcze trzy mendingi, więc lecimy z tym. Cykson chce mendingi pokupować. W ogóle on też sprzedaje. On za 16 emsów sprzedaje, kiedy. Ja to kupiłem za 4 czter... Nie, ja a nie, on sprzedaje to za. No tak, kupiłem to za 46. A to jest za 10. Nie, nie, po prostu ziomy, że ja o tym nie wiedziałem, ja jestem teraz załamany, przecież ja tylko zawsze sobie kupowałem Mending i Elo, mówiłem. Yy, dobra, jeszcze więcej Jamsów chcesz tyżarłoku jeden. No proszę bardzo. Mamy raz, dwa... Poczekajcie, mending 1. Mending... Poczekajcie. Nie, ja już... Po prostu tego nie komentuję. Mamy tutaj jeszcze dwa mendingi. E, bierzemy kolejny. I. Kol o nie, Frostwalker. Świetnie, świetnie. Przydał mi się ten Enchant teraz mega. Dobra, mamy to. I teraz odkładamy, bo serio, chciałem kupić tylko mendingi właściwie. A... A mamy dużo więcej takich niepotrzebnych też enchantów. Raz, dwa, trzy, cztery książki na mending, czyli naprawdę całkiem nieźle, całkiem nieźle. Eee, więc ja naprawdę tutaj nie narzekam. Mamy niezłe enchantiki, które na pewno nam się jakoś tutaj przydadzą gościu, ale teraz musimy iść do innych villagerów, też z nimi podilować, więc dobra, robimy o tak. Cykson, tutaj guzik jakoś spróbuję je kliknąć, może to wyjdzie mi w końcu. Ok, eee, proszę, 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 proszę. O, może pod takim kątem, jak to Elviso robi, ja nie mam pojęcia, ale jakoś mu to wychodzi, że on to potrafi kliknąć, ja niestety nie potrafię i jest to dla mnie zawsze tak, że ja robię sobie o tyle, tak, łuk i do widzenia. Otwiera się też zawsze tylko. Trzeba jeszcze wycelować, no fakt, no fakt, trzeba wycelować tam. A teraz to nie trafiłem koniecznie. Ok, wchodzimy, Ziomek, i lecimy właśnie do tajnej bazy. Mamy serię. Wszystko niby nowiutkie, ale jednak ja chcę mieć taką pewność, że mam dwie zbrojki, mam swoje zbrojki, i żeby w ten poniedziałek już, w ten poniedziałek jakby było, była jakaś akcja, to żeby tam wiedzieć, bo ja wiem, że chłopaki przez weekend na pewno będą bardziej tacy na luzie i nie będą aż tak chętni do żadnych wojenek, cokolwiek. Oni będą... Do... Eee, nie, nie mi się teraz typie walczyć. je ja teraz chcę odpocznę, bo mam weekend. Jeszcze do tego pewnie itemki to też nie mają jakichś spektakularnych teraz, więc serio. Eee, dobra, postawmy sobie tutaj jakąś skrzynkę takiej, nie wiem, może na przykład w ogóle ta jest pusta. Postawmy sobie tutaj. Weźmy te wszystkie moje książki. Tutaj dajemy mendingi elegancko przy sobie. Tutaj dajemy Frostwalker, Frostwalker, Flame, trzy Frostwalkery, nie no, świetnie agent. Dobry deal, mega, dobry deal. Nie, nie wiem, co ja powinienem ze sobą zrobić za takie coś, ale naprawdę nie jestem zado zadowolony totalnie, wręcz na odwrót, więc ziomki serio, tak po prostu nie może być. Okej, okay, teraz dajemy gościowi sprzedawać, żeby on w ogóle nam tutaj dał goldzika jakiegoś, co nie? Za goldzika dał emeraldziki, no takie deale ja bardzo lubię, Przyznaję, przyznaję, okej. Okay. Elegancko wykupiłem tu sobie wszystko u niego, u drugiego też trochę pokupowałem, więc naprawdę jestem zadowolony z takiego działania. Ale teraz polećmy po inne książki, bo tutaj villagerzy też mają dobre enchantingi. Mianowicie ten ma tutaj właśnie protection, o, ja chcę prota. Prota, zio, ty dajesz, ty dajesz mi coś, czego nie chcę. Poczekaj. A ty co, tutaj sprzedajesz? Ty masz torcy i tak, ten jest od torców, tamten jest od procika, więc zaraz to sobie ogarniemy. Tylko muszę jeszcze, właśnie tutaj e, sprawdzić, czy jeszcze tu przypadkiem villagerzy nie mieli jeszcze, jeszcze lepszych w ogóle enchantingów. Okej, okay. cykson, lecimy, ziom, pik, pik, pik. I tutaj jest e, kapłan e, w ogóle Władek, ale Władziu nie chcemy teraz od ciebie tutaj. E, co ty miałeś, gości? Nie, ty chyba po prostu cię się papier bardziej sprzedawało niż cokolwiek przydatnego. E, Krzesimir, co ty możesz mi zaoferować? Hmm, Krzesimir, nie masz nic chyba teraz takiego super, super. E, nie no, te ziomy chyba aktualnie nic nie mają takiego specjalnego, więc na razie z nimi jakoś nie handlujemy. Wyjdźmy sobie stąd, i gościu, lecimy pogarniać dalej rzecz. W ogóle mam 52 level. Wait, tu mam Unbreaking, tu mam Unbreaking. Czy. O nie, ja zapomniałem, że ja mam Wender Cheście Enchanty? O nie, Prot 4, Soul Speeda w ogóle tu mam Unbreaking, czy poczekajcie. Mam cztery proty, czwórki, więc idealnie akurat, ale unbreakingi mam tylko trzy, więc jeszcze jednego unbreakingu nam potrzeba. Ej, koks, że nie kupiłem tych protów, bo bym stracił tyle emsów, że to masakra. Bo sobie teraz przypomniałem, na lajwiku przecież ogarnialiśmy tutaj to wszystko. No faktycznie, ziomy, zapomniałem totalnie. Y Został jeden ems. Ale mam jeszcze te bloki. Dobra, z bloków można zawsze przerobić, więc to mnie ratuje, ale naprawdę, Elviso tutaj zaszalał wszystko kupując. On wszystkie emsy wziął i nic nie zostawił tutaj. Co za koleś i bez kitu, bez kitu. Eee, więc dobra, zobaczmy. Eee, w ogóle torncy powinniśmy kupić, ale no, nie mam aż tak dużo, dużo tych enchant... Eee, po prostu pieniążków na enchantingi. Mi potrzeba Unbreaking 3, tylko eee, czy któryś ziomek z was... Przedaję w ogóle unbreaking czy tak od razu, od ręki mi sprzedacie. Co? Ty może mi sprzedasz? Co ziomek. Pyk, pyk, nie no ty nie masz unbreakingu trójki, ale masz za to torny. torncy na pewno na klatę na... się przydadzą, więc serio. Dobra, weźmy dwa unbreakingi dwójki. Cykson, Cykson, ok Mamy dwa unbreakingi, dwójkę. I teraz lecimy właśnie ogarnąć sobie mm, tutaj w kowadle trujeczkę Elegancko. Okej. Okay. Ej, yy, nie wykosztowałem się aż tak bardzo, więc nie narzekam, ale teraz musimy ogarnąć normalnie yy, dalej wszystkie rzeczy. Dobra, tu, tutaj polecam proty. Cyk, o, sol speed w ogóle damy o tu. Tu są proty na pewno. Unbreaking, unbreak. W ogóle, czy ja mam, czy ja mam o jednego prota za mało może przypadkiem? Ej, ej, w ogóle... No nie, ja mam on breakingów o jeden za dużo, a prota mam o jeden za mało. Dobra, teraz rozumiem, ale luźno, luźno. Jeszcze na taką akcję tutaj normalnie nas stać, więc ziomek, I tak będzie książka zawsze w przód. Nie narzekam, tylko zostało 14 emsów i nie wiem czy jest więcej, ale na pewno Elviso je wziął jak już, bo no nie wierzysz, żeby. O, jest w ogóle tak, dobra, już, już się nie martwiasz, tak. Zawsze coś jeszcze można dokupić ewentualnie. Więc luźno, luźno. I teraz lecimy z czym? Uwaga, uwaga, ze zbrojeczką. Tylko potrzebujemy diaksów, a, a diaksy są na górze. A diaksy są na górze. Nie, 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 nie. Po prostu mam trochę dość, ale dobra, spokojnie, polecimy sobie pod jaksy, ogarniemy to i wbijemy tutaj z powrotem, żeby właśnie móc tutaj gościu normalnie zakończyć nasze super działanko. I stworzyć taką kozacką zbroję, której już po prostu, no nikt nie będzie w stanie rozwalić, gościu, jak, jak jeszcze dodam sobie jakieś kozackie enchanty, bo serio, jak teraz dodam sobie torns i tak dalej. To pewnie jeszcze jest kilka dobrych enchantów: Frostwalker, Aqua Infinity. Gościu, tyle można rzeczy tutaj dodać, że to jest masakra. W ogóle ta skrzynka z furtunkami jest śmieszna. Tak jeszcze patrzę, czy coś tutaj może przydatnego byśmy znaleźli, ale tak jakoś mi się nie wydaje, więc dobra, wbijmy o tutaj Cykson i chciałem wbić pod diacje. Tutaj na pewno pamiętam, że było dużo tego. Weźmy od razu wszystko, bo na pewno nie będzie się nikomu chciało po to wychodzić tutaj i serio. Ja, co zauważyłem, to to, że trzeba zrobić właśnie jakieś zapasy diaksów, emeraldów, wszystkiego normalnie, bo to się szybko zużywa. Jednak wydaje się, że to. Eee, tam mam 26 bloków, jestem panem. A to jednak by się przydało właśnie mieć tego dużo więcej, więc ja koniecznie muszę napisać do Elviso. Elviso robimy skarbiec, bo po prostu. No i są problemy z tym, że powoli, szybko po prostu nam to wszystko schodzi i. No nie możemy tak tego zrobić, bo musimy mieć zapasy nieskończone wręcz, że wbijamy sobie, lecimy i mamy, nie musimy się o to martwić, a tak to zawsze trzeba się tutaj jednak trochę zmęczyć, żeby to wszystko zdobyć, a jedynym problemem naszym zmartwieniem, gdyby nie to, byłoby to, żeby wbić level, więc serio, serio, ja myślę, że to jest mega dobry pomysł właśnie, żeby tak sobie rzeczy ogarniać, cyk, weźmy sobie też 6 bloków, 6... Nie no, 6 razy 9 to trochę za dużo. Te 4 to będzie 36. To powinno być idealnie. Eee, to możemy zrobić sobie zbrojeczkę: cykson, cykson, cykson. No i jeszcze raz tutaj cykson poleci. Ten blok przerabiamy. No i gościu normalnie odkładamy. W ogóle połówka tego wystarczyła prawie. Chy chyba połówka. Nie wiem ile tego zużyłem, nawet nie liczyłem jakoś. Mm. I co nam teraz potrzeba? To właśnie jest tutaj gościu normalnie. Nederyt Nedery tu trochę się zdobyłem akurat jeszcze dzisiaj, więc mam tego sporo. E, jeszcze tam. Elvisowi dałem, z tego co mi się wydaje, że on tutaj właśnie się zgarnął ode mnie, więc mamy neterytu dosyć sporu. Kilka sztabek ogarnięte było, i to serio, konkretnie kilka, więc możemy sobie pozwolić na zrobienie nowej zbrojeczki bez obaw, że w ogóle ona jakaś zmarnowana będzie, cokolwiek. Więc serio, elegancko mamy. Skąd ty się, koleżanko, pojawiłaś? Nie, naprawdę. Naprawdę, Jomek, ja to miałem cały czas tutaj w EQ, czy... Nie, ja to musiałem kupić, więc nie, nie wnikam już, ale... E, stereo. E, teraz dodajemy sobie po pierwsze mendingi na zbrojkę, bo zbrojka bez mendingów to nie zbrojka. Cykson. W ogóle ją nazwijmy. E, nazwijmy sobie ją... Mm, USA... Nie, poczekajcie. Coś musi być z USA na pewno. E, USA... E, z... Poczekajcie, nie. Nie. E, Zbroja... Zb Eee. Yy, nie. Kurde. Obrońca Ameryki. O. Ameryki. Gościu, dobra, obrońca Ameryki to będzie nasza klata, bo ona jest serio głównym takim elementem, to zasługuje na taką ważną nazwę. Obrońca Ameryki, gościu, normalnie będzie chroniła, e, wypełniała swoją służbę, jako tutaj, normalnie wojskowy jakiś, rozumiecie to? To nie będzie taka se zbrojka, tylko ona będzie zbrojką przeznaczoną do działań tutaj specjalnych, więc serio. E, ty, ziomy, nie gadajcie, że ja nie dam rady wbić wszystkich enchantingów. Bo, serio, to będzie dużo kosztować. I nie, 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 nie nie może być tak, że ja tutaj nie dam rady, ziomy, nie, nie bez żartów. Bez żartów ja nie dam rady tego wbić, chyba. Unbreaking i trójka. I teraz to poleci na, na to Unbreaking. Na to unbre... O kurde, ziomy, nie starczy mi lewla. Ale faza, ale faza, nie starczy mi lewla już nawet na buciki, więc. Aha. Kowadło się do tego skończyło, nie no, świetne szczęście masz, agent, świetne szczęście. Yy, dobra, mamy tutaj trochę tego żelaza, to trzy bloki, ha, potrzeba, o ile się nie mylę. Yy, robimy trzy bloczki, oj, tutaj jeden taki koślawy bloczek niestety wyszedł. Yy, I trochę więcej tego żelaza, ziom, ziom, proszę, no i muszę przepalać, nie, nie, wierzę, jeszcze węgla nie ma. Oj, ziom, ale ja mam pecha, dosłownie w tym odcinku mam po prostu pecha jakiegoś. Hmm, może w ogóle tutaj miałem trochę żelaza. Nie, no, żelaza niestety nie miałem, ale no, no trudno, no trudno, jak nie miałem, to nie miałem. To nie, go nie wyczaruję jak, w jakiś magiczny sposób. Tutaj nagle e, Cykson i H5 to powinno wystarczyć. No, w sumie faktycznie, faktycznie. Wystarczyło nawet 4, więc serio, już to, to niech się przepali, to zawsze XP będzie, ale. I tak chyba nie dodamy już więcej enchantów, ziom, ej, jakby mamy tylko unbreakingi na tym i teraz, okej, okay, szóstka i zostaje mi jeden level, what, 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 ej, byskitu, ale to jest drogie, możemy jedyne co spróbować to to, aby jeszcze kupić o villagera na przykład y, jakieś y, właśnie potki na expa. Ale nie mam za dużo emsów teraz, żeby tak się bawić tutaj w nieskończoność. więc zobaczmy, ile tego dostaniemy: 12. No, nie jest to spektakularna liczba, mogły być trochę więcej. Eee, ok, 7, 8, 9. 9 level mamy. Powinno to starczyć na dodanie chociaż jednego tutaj, właśnie enchantingu jeszcze na Unbreaking 3. Bo nie mówię tu już o jakichś torcach, nie mówię o czymkolwiek. Po prostu serio. Eee, teraz dodajemy Unbreaking i ziom. Zioł, no zobacz, zobacz, to teraz ta zbrojka je, ma jakiś sens, ale jednak potrzebuję jeszcze tego Frostwalkera sobie dodać na budciki, bo wtedy będę po prostu mógł sobie biegać w taki śmieszny sposób, tylko jedenasty level, żeby w ogóle móc to dodać, więc to jest naprawdę strasznie duża liczba, bo serio, dodam to niby sobie, ale no gościu, no co z tego, co z tego, mm... Kurde, ej, naprawdę nie jestem zadowolony. Totalnie nie jestem, bo chcia chciałem, żeby właśnie tutaj bez problemu sobie to wszystko ogarnąć na jednym odcineczku. A jak widać, że z tego byłyby potrzebne nawet dwa odcinki, bo musiałbym sobie drugie tyle chyba levela wbić, więc to jest naprawdę dużo. Nie ukrywajmy, 50 levela wbić to, to nie jest sprawa 10 minut, to, to nie jest sprawa nawet pół godzinki, to jest dużo więcej, więc serio, yy, no. Ciężko jest z tym, ale na pewno nam to się prędzej czy później w końcu musi udać jakoś, więc ziomy, zobaczmy co jeszcze oni tu oferują, może byśmy sobie coś kupili na przykład, nie no, to oni mają takie ceny za takie byle co w sumie. Kupmy sobie tarczę, a niech się cieszy Ziomek. Nie, niech da nam trochę levelka, oczywiście. E, więc serio, kupmy sobie u niego tarczę tam. A co? I zrobimy sobie jeszcze taką tutaj kozacką tarczę. Zobaczymy, czy w ogóle jakieś enchanty da się dodać na e, w, gościu normalnie. E, tutaj tarczę. Tylko co jeszcze chciałem sprawdzić, to czy. O kurde, już tyle będzie kosztowało dodanie flame'a na łuk. Ej, sporo, ale zobaczmy, czy na tarczę mogę dodać enchant. Ej. Nie, bo normalnie pamiętam, że Abraham miał zenczantowaną tarczę, ale nie pamiętam na co. Wydaje mi się, że jedyną taką rozsądną rzeczą byłby unbreaking, bo no w sumie na co innego mógłby mieć zenczantowaną. Czyli spróbujmy jeszcze kupić w ogóle en, en, jakiś Unbreaking, bo Unbreaking może naprawdę tutaj sporo dać, ok? Weźmy sobie Unbreakinga, lecimy i zobaczmy, czy można go dodać na tarczę. Tak, Unbreaking można, więc teraz zrobię sobie tylko, żeby to była amerykańska tarcza, i będę mieć zenchantowaną amerykańską tarczę, którą jakoś sobie trzeba zacko nazwać, właśnie. O, yy, Cixon, oj, tak, oj, tak, tylko. Yy, Amerykańska tarcza, bo amerykańska jest lepsza. Amerykańska tarcza. Okej, okay, amerykańska tarcza. Yy. O! No i to ja rozumiem. To ja rozumiem. Z taką tarczą iść na klepę w takiej zbroi. W sumie. W sumie to zmieńmy ją, bo to, to nie jest do końca moja zbrojka, jest tylko częściowo. Więc serio, teraz mamy już tarczę amerykańską, zbrojkę, więc jesteśmy, można powiedzieć, niepokonani, gościu. W takiej zbrojce, jak niech tylko ktoś podejdzie i spróbuje coś mi zrobić, to naprawdę on nie ma szans, więc... Właśnie w taki sposób ona się tutaj prezentuje. Mam jeszcze drugą i jeszcze plan, planuję zrobić trzecią, więc, dziomy, ja tu nie będę się patyczkował. Ja tu po prostu lecę z grubej rury i... Ziom, ziom. Po prostu nie dam się załatwić drugi raz, bo już ma, sobie postanowiłem, że ani razu więcej nie zginę podczas tej wojny, bo y, podczas przygotowań ani razu nie zginąłem. Podczas y, walk zginąłem tylko jeden raz, więc ziomek. Są mega małe szanse, że zginę, bo serio, y, to było przez przypał, że mi się zbrojka akurat skończyła, bo na walkę szedłem z, w zasadzie do połowy zużytą zbroją i. Tak szybko mi padła, że zginąłem po kilku hitach, jak, jak, jakby skończyła mi się zbroja, więc no. No nie miałem co zrobić, ale jednak, ale jednak yy, udało mi się tutaj jakoś w yy, gościu zrobić teraz nowiutką zbrojkę. Więc ja jestem naprawdę, powiem Wam, że zadowolony. Więc serio, koniecznie teraz zostawcie Subika. Myślę, że to byłoby naprawdę bardzo, bardzo rozsądne, aby go tutaj jednak strzelić, bo wtedy. No, wtedy nie przegapicie właśnie kolejnych filmików, które się tutaj z wojenki dzieją codziennie. Myślę, że dlatego naprawdę warto subować, gościu. Koniecznie subuj z dzwoneczkiem, ma na 100 tysięcy subów. Uwaga, uwaga! Zakładam swój drugi kanał, na którym będą codzienne filmiki, więc tym bardziej czas zasubować, bo no wtedy się po prostu gościu nie. Przy... No, dołączy tą swoją jedną cegiełkę, chociaż do tego, żeby ten drugi kanał powstał. No i do tego pamiętajcie, łapka w górę i. Wpadajcie też na Instagrama, do którego link znajduje się w opisie w filmiku. Tak, możecie się tam właśnie wpatrzyć, followa. Ja często na wasze profile wchodzę, więc myślę, że no, opłaca się jednak to zrobić. No i ziom, to byłoby już pewnie tyle na tym odcinku. Do zobaczenia już tutaj na następnym. No i cześć!